Witajcie. Z tej strony ponownie Gwiezdny Klucz. Dalej testuję nowe ustawienia audio i no, ogólnie nie ogarniam. Dzisiaj gramy w Graveyard Keepera, a to i pozmieniany trochę tutaj. Jak się okazało, ostatnio nie zapisałem, ale wielkim problemem to nie było, bo jak widzicie, nadrobiłem trochę, więc no. Tak więc na dzień dobry, robimy zaawansowane części. Bo chcę wam pokazać właśnie piękną maszynkę, która służy do nareszcie produkcji drewnianych belek. Tak więc widzicie, mamy belki. Będę mógł już nareszcie budować lepsze. Deski też można produkować szybciej, no ale nie ukrywajmy się, delikatnie stratnie. Ale widzicie, tak naprawdę można już pożegnać to. Chociaż nie wiem czy... Dobra, więcej opcji nie ma. No ale kontynuując. Plan na dzisiaj. Zwyczajne zwiedzanie. Zwyczajne ogarnianie. Nic szczególnego. No może poza tym, że chciałbym trochę cmentarz ulepszyć i... popolować na nietoperze. Bo pod nieobecność waszą, no trochę się zagalopowałem. Można powiedzieć delikatnie. No ale mniejsza o to. I muszę po prostu znaleźć sposób na zdobywanie dużej ilości papieru. A póki co nietoperze są jedynym rozwiązaniem, więc no, rozumiecie. Co prawda nie wiem, gdzie one konkretnie są. Poza tym miejscem, więc no, dużo to nie pomoże, ale... no ja tam wybredny nie jestem, marudzić nie będę. Rozumiecie. W sumie takie jedna rundka daje mi prawie wystarczająco skrzydeł na... no... na dawkę papierów. 8 sztuk. Ale niestety trochę za mało. Tak więc teraz idziemy medytować sobie. Mówię dla przyspieszenia czasu, rozumiecie? I przy okazji pokażę wam też łatwy sposób na szybkie, bardzo, wręcz szybkie zarabianie energii. Poza tym oczywiście i spaniem, bo... o Jezu, żeby nie było. To są sposoby, które jednocześnie niby zapisują mi w ogóle. A, tutaj można siedzieć nawet z pełną energią, okej. No trochę czasu zmarnowałem chociaż. No jak zwykle, nie ma to żadnego wpływu na grę bezpośrednio. Rozumiecie. No. Chociaż czy zdążę, co już nie wiem. Pewnie nie. Dobra, zdążyłem. No to właśnie. Zawsze jak konkretnie porze wiem, że tutaj można znaleźć slajmy. Idzie się, bije się 4 slajmy. Ma się 4 gluty. No i już mam nafarmione tego, jak widzicie. Teraz idziemy do chałupy. Z chałupy nie ma nic szczególnego do roboty. Poza tym, że trzeba powyciskać soka. A z sokiem, na razie zniszczy to. Jak będę miał właśnie soka, to robimy sobie galaretki i mam 11, dobra, czyli mogę zrobić 2 porcje, czyli 2 soki muszę mieć. Super, jabłek brakuje. No trudno. To jedna porcja soka wystarczy. I widzicie, w ten oto sposób nie mam miejsca. Super. Dobra, no w sumie nie dziwię się, że miejsca brakuje, skoro noszę ze sobą takie dziwne rzeczy. Jak grzyb, gluty, czy cokolwiek. No dobra. Mam soka, buduję galaretki. Galaretki zżeram, mam energię. Profit. Nic zadać, nic ująć. Dobra. Sztabki już w sumie mam ze sobą, to tam mniejszy problem. Ale okej. Na dzisiaj plan główny to... może będzie podbudowywać te wszystkie przejścia. No jak widzicie, trochę wymagają, więc odcinek będzie tak przerobiony na zasadzie farmienia. Normalnie symulator farmienia 2019. Ale dobra, najpierw tutaj. Tylko jedno, ja już 6 zrobiłem, no nieźle. Dobra, 10 klinów, 4 części zwykłe. Cię ogarnie. Nie problem. Dobra. Tak więc tak. 10 klinów, 4 części zwykłe. Części zwykłe to w ogóle już zero problemów. Proszę. Natomiast kliny... z klinami będzie troszeczkę gorzej, ale... jako, że zależy mi na czasie, co wykorzystam piłę. Ze stratą 1/4, czyli w sumie 25%, ale... wszystko już jest, tak więc... galaretka zeżarta na wszelki wypadek. I idziemy odblokować sobie coś, co... w sumie nie dosyć, że będzie nam zaoszczędzało czas, to... tak de facto połączy nam wszystkie ważniejsze miejsca w jedności. No. Tak więc,
sprzętami. I oczywiście energia spada. Ja muszę się z tym przejmować i w ogóle. No i proszę, tutaj taki stolik do robienia lin i innych rzeczy. I jeszcze tutaj można byłoby zacząć sprzątać. Tak, można by było, ale... No za chwilę. Okej. No i teraz nauka. Dajemy papiery, niszczymy papiery. I można badać wszystko, tak więc zacznę od zbadania. W sumie z takich ciekawszych rzeczy to pokażę wam narzędzia. Nie pamiętam, czy bada. Dobra, wiara mi się skończyła, więc niczego nie zbadam. Czyli mam w sumie chyba ważniejszy cel. Poogarniać kościół. Żeby dostawać więcej wiary. I teologia. Na początek chyba trzeba będzie ogarnąć porządnie bardzo cmentarz. Jak cmentarz będzie, to potem już z wiarą iść po świeczki i inne takie rzeczy. A właśnie, zapomniałem jeszcze sprawdzić najważniejsze teraz. Mam dwa pojemniki. Jeden w piwnicy, jeden tutaj. Czy oba są połączone? Nope. Nie są. Więc albo coś jeszcze blokuje, albo to zmienili. Albo jedno i drugie. Ja, najlogiczniejsza opcja. Ale to jeszcze, jak mówiłem, nie na teraz, chociaż... Już myślałem, że to puste jest, ale... ...20 sztabek żelaza. Pełno materiałów, a ja się tam produkuję i... ...płaczę, że nie mam na nic. Wy to widzicie? Nie, przez to, że naprawdę nie pamiętałem, żebym to tam odkładał, więc... Nawet nie wiem co, jak i gdzie, że tak nazwę. Dobra, teraz zwracaj tu mi to też. Potrzebuję waszych skrzydeł i to prędko. Pamiętam, że wiele ludzi nie lubi walczyć z tymi nietoperzami. Owszem, są wkurzające, ale... Jak widzicie, dla mnie jest to jedyne źródło teraz... No niestety... Skór. Trzeba w sumie bardziej niż skór to papierów, bo skóry to nie zrobię ze skrzydeł nietoperza. To jest trochę smutne, bo... Niekoniecznie chciałbym wycinać skórę moim denatom. Chyba tak się nazywał denat. Dobra, nieważne. Ale mamy części. Mamy wszystko, co po prostu można byłoby sobie wymarzyć, potrzebować i w ogóle. Tak więc pójdę jeszcze po resztę zbiorów. Posadzimy kolejne roślinki i takie tam, wiecie, standardowe schemaciki. Nic istotnego tak naprawdę dla ludzi, którzy nie interesują się takim farmieniem, ale... Poza farmieniem ja nic nie mogę wam zaoferować. Najpierw trzeba tej ziemię użyźnić. Bez użyźniania gleby to ja nawet nie mam zamiaru sadzić. Dobra. A, czyli można marnować. Dobra. Na przyszłość będę oszczędzał bardziej burak i ogólnie wszystko, co tam się da. Zboża już nie zasadzę. Ale inne roślinki jeszcze chyba mogę. No niestety. Ale tak czy siak, jak już to zwykłym mówić, nie ma co się marudzić. Chociaż tak zwykłym. Może ci powiem tyle... Niezwykłym tak gadać do końca. Tutaj przy was na wizji. Ale chyba tak na co dzień to można powiedzieć, że trochę tam marudzę w ten sposób ludziom. Dobra, a teraz gdzie jest drugi? Aha. Dobra. W takim wypadku nie będę mógł tak dobrze sobie ulepszyć cmentarza jak chciałem, ale wiecie no. Chociaż ile się da, tyle zrobię. Dobra, wiecie co, już mi się to podoba. Niebieskie punkty za robienie fragmentów grobów. Naprawdę, mnie się to już podoba się. Czyli już nawet nie muszę badać dla niebieskich punktów, dobra. W takim razie muszę zdobyć dostęp do jakichś lepszych modlitw. Tylko która jest najlepsza? Kremacja? Nie, też nie teraz. Moc wiary, czyli gorzkie żale. Nope. Cena wiary. No taka w sumie mogłaby być. Ale na razie muszę pójść bardziej ostrożniej.
Czyli idziemy w kategorię rolnictwa. Mhm. No i trochę w inne kategorie. Jak widzicie, cmentarza też już trochę ogarniam pomału. I tak, tutaj muszę to pousuwać, żeby jakkolwiek najlepiej było. Te drewniane będę składował póki co, powiedzmy sobie szczerze, tutaj w skrzyni, bo... No szkoda mi to niszczyć, wyrzucać czy coś. Tutaj nie dostanę nic więcej, więc... Na tym dostanę kolejny punkt, więc okej. No i właśnie tam, gdzie będzie się najbardziej opłacało, trzeba będzie powymieniać. Im lepszy grobowiec, czy cmentarz w sumie, bardziej niż grobowiec sam w sobie, tym więcej będę zarabiał. I w sumie nie wiem, po co zżeram mój zapas galaretyk. Skończyły się. No niestety, ale wiecie, no to nie jest wielki problem, ani nic. Tak czy jak będę to posiadał, będę miał dostęp do wszystkiego i w ogóle, więc... Ja... Nie potrzebuję mi tak peplam w kółko i w ogóle, i lubię placki. Ale na obecny moment... Mhm. A, czyli da się to przerabiać z powrotem na kamień. Ej, chwila, to można sobie grindować. Dwa kamienie daje mi jedno takie, a jedno takie daje jeden kamień. Dobra, chyba wiem już jak nagromadzić dużo punktów. I przy okazji zużyję chyba całą swoją energię. Ale będę przerabiał kamienie, tak więc do zobaczenia jak już skończę. Tak będzie najlepiej. No i w sumie miałem rację, prawie cały pasek swój energii zużyłem. Ale ile tego mam? Dobra. Zamówienie 5 niech wystarczy, bo i tak nie mam aż tylu trupów, a marchewek nie mam zamiaru teraz oddawać osiołowi. Bo najpierw muszę poogarniać wszystko, że nie będę mógł sobie w trupy się bawić. Też w sumie, czy zabawa w trupy to jest jedyne, czego bym potrzebował na obecny moment? No nie sądzę właśnie. Raczej potrzebuję jeszcze więcej rzeczy niż samych trupów. I w sumie jest pora na nietoperze, to nawet nie będę czekał, tylko lecimy pokroić nietoperza. I im więcej skrzydeł, tym lepiej dla mnie. Bo to oznacza więcej papieru, a tu mam nawet zlecenie jakieś na 20 kawałków papiera, więc... Ej, co? Dobra, już sami chyba nie rozumiem, co tu się dzieje się. Okej, jak tam z punktami? Punktów pełno, więc teraz tylko niebieskich sobie narobię. I będę mógł już zbierać coraz więcej rzeczy. W sumie fajnie. Chociaż dalej nie zmienia to moich dylematów, które mam, typu jak zdobyć ćmy czy coś. Bo mam niby do tego dostęp, a... Powiem szczerze, nigdzie nie widzę tych robaczków. Mhm. I chyba zaraz trzeba będzie znowu spać. Dobra. W takim razie mamy kolejny poziom. Nauczymy się robić ule, bo to nie wymaga zielonych. Znaczy jakich zielonych, tych no... niebieskich. Więcej zbierania, na pewno fajna rzecz. I teraz tak... Bardzo tanie, więc warto wziąć. I na zakończenie wziąłbym chyba w sumie... W tej kategorii nie ma niczego, co bym mógł, ale poza tym, co bym też chciał, nie ma. Może... tu? Prawidła wypalania? Okej, chyba to trzeba będzie pozyskać chociaż. Nie bym mówił, że to, a z drugiej strony chciałbym robić jak najlepsze cmentarze, więc... zainwestuję w inne techniki. No i nie mam energii, więc znowu będę musiał odłożyć wszystko, co się da do jakichś skrzynków. O ile mam miejsce na cokolwiek tutaj. Więc w sumie co się zmieści, to się zmieści, co się nie zmieści, to się nie zmieści. Nie mam dzięki temu miejsca na więcej... ogrodzenie kamiennego grobu, czy tam kamienne ogrodzenie grobu. Ogrodzenie kamienne grobu. No rozumiecie chyba o co chodzi. Jak zwykle peplam bez sensu i w ogóle. I w sumie mam chyba pomysły na kolejne zmiany w mikrofonie. Nie wiem jak ja to mam uiścić, że tak nazwę, ale chyba mam pomysł właśnie jak mówię i może to być zbawienne dla wszystkich ostatnich zostających mi problemów. O, kolejne żelazo.
Dobra. Wszystkie ogrodzenia, kolejne 5 punktów i nie mam miejsca. A jeśli nie mam miejsca, to zniszczę ostatni nawóz, bo w sumie nawozy łatwo zbierać. I w sumie teraz zauważyłem, że mogło to być niepotrzebne, bo mam patyki w kieszeni, a patyki chyba dało się tutaj wpychać. Tak. Ale dobra, nie ma co narzekać. I teraz, kiedy mam technikę, to chyba powinienem móc zbierać już muchamory. Nie wiem, na co mi one, ale wiecie, no. Jak można zbierać, to można zbierać. Okej. To szukam grobów. Ten oferuje punkt, jeśli zmienię, więc wymieniamy. Na ładniejsze takie. No, od razu lepiej. Tutaj też. Mógłbym też... To prawda, że... już się plączę, ale dobra. To prawda, że mógłbym też niby kamienne groby zrobić, tutaj w sensie nagrobki, ale... A no mam tyle samo punktów, co drewniane. Tylko tyle, co tańsze w produkcji, więc już na przyszłość oczywiście kamienne. Ale no, to akurat sensu nie ma większego. A. Czyli jeśli chcę mieć jakiekolwiek bonusy z tego, to muszę wymontować i zamontować lepsze. Super. No tutaj to będzie jeszcze bardziej dobrze. Chyba było zepsute. Albo dawało niewielką różnicę. I teraz już ten grób będzie warty 3 punkty. Gdybym miał jeden punkt więcej, to już bym miał całkowicie grób spełniający, czy w sumie cmentarz, nie tyle co grób, spełniający wszelkie wymogi tego całego biskupa. Ale jak widać, nie mam niczego, co teraz by mogło pomóc mi z tym już. Chyba, że tutaj, ale... No niestety. Za mało trupów. Dobra. Teraz jak tam z punktami bym zobaczył? No, zapomniałem, że niedawno w sumie sprawdzałem. Ale tak. Główny cel dalej niezmienny. Czyli w sumie, gdybym wcześniej zauważył, to bym poszedł teraz pobić glutki. Pobiłbym gluty. Byłbym zadowolony, miałbym łatwiej. A tak to w sumie zostaje mi pójść do wioski, sprzedać... Jakby to nazwać? Certyfikaty pogrzebowe, chyba tak najłatwiej to nazywać zgodnie z oryginałem. A jeśli nie, to w sumie nie wiem jak. Ale dobra. No to idziemy do wioski. Nie chcę mi się tego wycinać. O, kwiatuszki. Akurat to są cenne rzeczy. Bo dwa takie kwiatki, trochę kamienia i chyba torf dają mi właśnie upiększanie cmentarza, więc jak najbardziej muszę to robić. I w sumie zaraz już się zaczyna następna pora mszy, więc czerwony grzyb. Tak, trujące. Dobra. Więc jeśli mam do tego czasu być gotowy, to chyba będę musiał następny dzień poświęcić tylko i wyłącznie na nagrobki. Bo chcę jak nic, mówię szczerze, osiągnąć status, w którym będę mógł zająć się sporą ilością nagromadzenia wiary, pieniędzy i innych rzeczy, więc muszę mieć uprawnienia do tego, żeby biskup mi sprzedał. Albo żebym sam mógł sobie zrobić tą modlitwę, ale no nie znalazłem sposobu na robienie modlitw, więc może jakimś cudem uda mi się kupić od biskupa, ile nie będzie za drogie. Dobra, dwa certyfikaty, dawaj mi 3 monety. Nie masz tu nic przydatnego, więc w sumie. Do widzenia. Dobra, dla niego dalej muszę przynieść 10 kartek i atrament. Niewielki problem, ale zawsze coś. I w sumie to tyle. Tak, tyle. Teraz muszę iść tylko i wyłącznie zająć się. A dobra, w sumie zamiast tylko i wyłącznie zająć się i już coś tam wymyśleć, to może poszukajmy jabłek. Jeśli bym pozbierał jabłka, to bym miał już dostęp do większej ilości soku, co oznacza, że bym zrobił kolejne porcje galaretek. A kolejne porcje galaretek oznacza, że łatwiej będę mógł sam pójść i zrobić coś mądrego. Na pewno mądrzejszego niż to, co gadam tutaj do was dzisiaj, bo ja jestem po prostu idiotą jakimś słownym, niemądrym i w ogóle. Dobra, nie ma nic przydatnego. No może poza konopią, która sama w sobie
tej grze przydatna jest bardzo. I w sumie w dawnych czasach średniowiecznych też była przydatna, kiedy to liny się z tego robiło. I 4 jabłka. Dobra. Trochę malutko, ale wiecie, no, ja nie narzekam. Pod tym względem, że mało. Ale dobra, no narzekam, ale... Mi to nie przeszkadza, że dałem tyle. Jakikolwiek by to nie było zawsze, to oznacza dla mnie tyle, co... No więcej galaretek z sokiem. I co prawda wiem, że mógłbym robić te galaretki bez soku, ale... No, jakoś tak nie czuję tego. Moim zdaniem są wręcz nieopłacalne, przez to, że tracić na tym bodajże aż 6 energii. Pożyczki łatwo zdobyć, a jabłka, no... Jak się odwiedza astrologa... Czy tam kto tam by nie mieszkał, mniejsza o to teraz, to łatwo zdobyć, więc no... Tyle w temacie. Cześć. Cześć. Teraz bym tak zastanawiał, czy da się machać mieczem na NPC-ów. No i Inkwizytor się wraca, wraz ze swoją prywatną strażą. Zaczyna się następny dzień, dzień księżyca, czy jakoś tak. Energii trochę mam. W sumie jabłka nie zużyły jej prawie w ogóle. Tak więc może dobrym pomysłem byłoby pójście i zajęcie się, no nie wiem. Chociażby glutami. Albo kolejne nietoperze. Bo nie będę ukrywał, nie wiem co tam jest o tej porze. Żelazo. To nie jedno nawet. Może już są gluty, może jeszcze nietoperze. Jakby nie było, będzie to warte uwagi. A może nic nie ma. To sobie pozbieram mu chomorki. Nie wiem po co, ale... Ale tak... Dobra, resztką energii to jak nic sok wytworzę. Przynajmniej jeden. W tej skrzyni mam cokolwiek? Pusta sterczy. Super. 3 porcje galaret. Dobra. Lepsze to niż nic, więc no. Trochę energii. I teraz wiem, że slajmy są, to od razu pójdę po kolejną porcję glutu do galaretek. W sumie dalej mi zastanawia, z czego to jest zrobione, że on chce to jeść. No nie mówcie, że wybiłem już całą populację glutów. Chyba, że w jakieś konkretne dni tylko jest. To też jest w sumie bardzo prawdopodobne, nawet bardziej niż to, że wybiłem wszystkie gluty. Dobra, ale mniejsza to. Trzeba skończyć tym razem galarety. Po galaretach iść spać jeszcze na chwilę. Potem zrobić zapas tych kamiennych. A, super, narobiłem soku, a mogę tylko jedną porcję galaret wytworzyć. No i okej, no to i tak idę spać. Bo nic lepszego do roboty nie ma. No chyba, że jak mówiłem, kiedyś udałoby się ogarnąć sytuację, w której bym miał tyle galaret czy innych rzeczy dających energię, że spanie byłoby niepotrzebne. Tylko wtedy albo to musiałby być jakiś odcinek godzinny, albo lepiej. Albo musiałbym po prostu robić to na live'ie. A mój internet nie jest skoro do live'ów. A nawet jeśli jest, to nikt na nie przychodzi, więc... No szkoda mi czasu na siedzenie długie przed monitorem i gadanie w postaci live'a. W szczególności tam zazwyczaj jak gram, to gram w gry, które mają integrację specjalne do live'ów. A nikt nie przychodzi. A tak w odcinkach to w sumie nie ma wielkiej różnicy, poza tym, że tutaj gram i gadam do siebie. I to wiem, że do siebie. I może ktoś to obejrzy, może nie. Ale ja przynajmniej nie mogę sobie zarzucić, że... No. Że nie nagrałem. Chociaż chce mi się to robić tam. Po prostu tak sobie stwierdziłem, że warto byłoby. Okej. 20 niebieskich punktów, tak więc teraz jak mam te punkty, to... Aha. Czemu nie mogę? A, no tak jeszcze biznes wiary wcześniej. Czyli jeszcze jeden. To też nie zauważyłem od razu. No. Od razu lepiej. Teraz mam jeszcze pół dnia na ogarnianie jakichś takich rzeczy, które nie są czymś szczególnie potrzebnym.
Więc zróbmy sobie dodatkowe pojemniki na jakieś rzeczy. Mam coś, co można zniszczyć. No są pendraki, co w sumie zeżrę. Takie trochę fuj, ohyda i w ogóle, ale... Tylko gra. Teraz tak. No tu jest trochę wolnego miejsca, to akurat tutaj postawię pnia. Nie wiem, czym to się nazywa pień. Ale chyba nie muszę wiedzieć. I okej. Wszystko, co się da, teraz tu wpycham. Później jak będę szukał, to ewentualnie będę musiał dłużej się rozglądać za tym wszystkim, ale no. I tak. Nie. To mi niepotrzebne. To wezmę na wszelki wypadek i... Galaretę też wezmę. Bo nie chcę jej zgubić. To dalej odkładamy. I szczerze powiem, wow. Wyszło dużo lepiej niż sądziłem, że wyjdzie. 3 nasiona już odzyskuję. Tak, już odzyskuję po 3. A z buraka odzyskam 4. Tak więc, wiecie co, no chyba właśnie udało mi się osiągnąć status, w którym to już nie będzie problematyczne. I póki jeszcze pamiętam, wezmę w takim razie torf ze sobą. Wezmę kwiatki i wezmę kamień. Możliwe, że właśnie udało mi się już uzyskać status odpowiedni, żeby... według biskupa cmentarz był wystarczająco dobry na rozbudowę kościoła przyszłą. Oczywiście przyszła rozbudowa kościoła i w ogóle to jest kwestia taka, powiedzmy, subiektywna, czyli ja chcę to robić. Bo może się okazać, że... w sumie osioł będzie żądał jeszcze więcej marchewek za trupy. Co w sumie, no, na dłuższą metę nie zmieni nic, patrząc na to, że i tak nie kupuję trupów od osła. Ale niedługo trzeba będzie. W szczególności, jeśli otworzę krematorium, bo wtedy to na krematorium będę nieźle zarabiał za każdego trupa. Dobra. Trzeba będzie chyba trochę pozmieniać niedługo to. Ale nie ma co narzekać, póki co. Sadzimy kwiatki w wyznaczonych do tego celu miejscach. I 33. Dobra. Teraz tylko czekać, aż biskup przyjdzie. I niech stwierdzi, że cmentarz jest dobry. Mam nadzieję, że cmentarz spełnia wysokie wymagania waszej świętobliwości. O, tak, nawet nie czuję już obrzydzenia, gdy tu jestem. Teraz tylko utrzymaj go w takim stanie, żeby ulepszyć kościół. Jeszcze potrzeba ryb i kościół musi być chociaż ładniejszy i... Czyli, że ja te modlitwy muszę sam sobie ogarnąć. Super. Dobra, to w takim razie gdzie mogę je stworzyć? Pewnie to będzie coś. Biurko. A w takim razie gdzie to jest? Tutaj? A, mam pisarstwo, dobra. Teraz tylko co jest wymagane na biurko? 8 tego i 8 gwoździ, dobra. Leć, leć, jełop. Leć, Bob. Grabasz, Bob. Tak, grabasz, Bob. Pewnie i tak tego nie zrobię, modlitwy będą... Pewnie będą miały jakieś takie koszty, że... aż będą nieopłacalne dla mnie do zrobienia, ale... 8 gwoździ. I nie mam tych... bieda desek. A nie mam, ale tylko 4, dobra. To szybko tutaj. Jak na złość nie mam drzewa. Ejejo, proszę cię gro. Żadne wymaga techniki, tylko ścinaj to drzewo. Bo ja i Bob nie mamy czasu na takie gierki. Trzeba nową modlitwę wynaleźć dla Boba. Prawda, jest to ryzykowne, patrząc na to, że kościoła jeszcze nie ulepszyłem, ale... Co ja mam narzekać na to, że kościoła nie ulepszyłem? Nie chcę, to nie ulepszam. Zresztą w sumie to jest bardziej kwestia tego, że we wnętrzu jest brzydki w ogóle, ale... Dobra. Szybciej, bo nie mamy całego dnia. I w sumie jeszcze póki pamiętam, może zdążę na dzisiejszą porcję slajmu. Chyba, że naprawdę w zbyt krótkim czasie zbyt dużo ich usunęłem. Nie, no są giłtki. Są giłci słaby. Dobra, czyli mamy porcję gluta. Jeszcze przy okazji skrzydła nietoperzy od razu wezmę, bo może się okazać, że są potrzebne mi papiery w sumie. I brawo, ja nie mam czym pisać. Tak więc
moje super szybkie starania i tak pójdą na nic. Bo prawdopodobnie nie mam nawet materiałów potrzebnych na zrobienie tej... Gdzie żem soka zostawił? Nie wiem, że tutaj. Oczywiście, bo czemu bym miał go ze sobą wziąć? Przecież to jest sprzeczne z moim bytem w ogóle. Jak ja mogę brać potrzebne rzeczy ze sobą? Przecież zawsze trzeba je zostawić gdzieś z tyłu i w ogóle. Dziwne, w ogóle niedawno mi się zdawało, że to jak lasłem w tą stronę, to był wąż. Tam kultysta w sumie. Bo nie wiem, czy ta postać odkryła, że to wąż, czy nie. No, dobra, za achievement wiem, że to jest wąż, ale... Cztery tłuszcze, cztery wosk... Nie no. Albo z białą farbą, trzema sztukami, albo z liną z konopi. Będę musiał spróbować zrobić, ale póki co... W sumie przydałoby się pośpieszyć, bo muszę dzisiaj jeszcze odprawić, a chciałbym... Może lepszą. Biurko, biurko, biurko. Dobra, pisać będę tutaj. Tak więc, co my tu mamy? Czysty papier. A, czyli papier mogę robić też ze starej książki i piachu. Ulotka jest z zestawu do pisania i czystego papiera. No dobra. I teraz modlitwa o wiarę jest z... rozdziału i... i pięciu wiary. I w sumie to są jakieś jeszcze bonusy, ale nie wiem jak to działa do końca. I w ten sposób tak, 30% na to, że to będzie brązowa modlitwa, to już będzie 30 na srebrną, 30 na złotą, dobra. Modlitwa kombinacyjna? Tutaj potrzeba już książki. Modlitwa o ofiarę, okiełkowanie. Fajne są te modlitwy, ale naprawdę jeszcze jest jakaś dobrobyt, dobra. Ale niestety nie wiem jak to mam ogarnąć, więc na obecny moment odprawimy podstawową mszę. Datki powinny być spore, ale nie wiem jak będzie oczywiście z resztą. Chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super. To było oczywiste. Powiem szczerze, już znam na pamięć to wszystko. No niezłe, niezłe. A teraz pomódlmy się o błogosławieństwo. Będzie świecić, udało się, będzie płomień, będzie mech, czy jakoś mech, czy coś. To znaczy, że się nie udało, uwaga, uwaga. Udało się. Czyli mamy trzy wiary. Bardzo prosimy o datki. To jest standardowe, czadowe kazanie. I wrzucam już po 26 nawet. No, ulepszenie cmentarza się opłaciło. Teraz tylko ulepszyć tutaj modlitwę i będzie jeszcze lepiej. Wow. Nie no, to już bogaty się zaczynam robić. Wiarą można handlować? Nie. Nie mogę sobie ułatwiać to świecami, ale... Czemu nie mogę kupić tego od niego? Widzę, że tam potem będzie miał lepsze jakieś rzeczy, ale... Jest strasznie dziwne, że niby jest to do kupienia, a nie można tego kupić. No ale dobra. Ogarnąłem, co miałem ogarnąć, więc w sumie... Teraz już powiem tak wam szczerze, zastanawiam się, co dalej zrobić z tą serią, bo fajnie się gra, ale jednocześnie nie wiem, czy to jest dobre do oglądania, więc... Standardowo ja pójdę... przespać naszego Boba do maksymalnego paska zdrowia i energii. Na was proszę o standardowo napisanie, co sądzicie, jakąś poradę, co dalej z serią, no i oczywiście do zobaczenia w następnych odcinkach z jakichkolwiek gier, które tam by nie były, albo były. No i trzymajcie się. Hej!